Sobotni wieczór 27 lipca w Brzuskach odbył się Dzień Lawendy. Właściciele malowniczo-kwitnącego pola, państwo Żurowscy, zaprosili okolicznych mieszkańców na imprezę integracyjną. Goście spędzili czas w aromacie kwiatów, które słyną z szerokiego zastosowania. Tutaj jest na tym polu 2,5 tysiąca wysadzonych roślin i trochę było trzeba zachodu, żeby one wyglądały dzisiaj tak pięknie, ale efekt jest. A pomysł zrodził nam się z obserwacji jednego z hoteli w środku, w centralnej Polsce, który właśnie ma tak pięknie wysadzony lawendą dziedziniec. Z kwitnących lawendowych pól słynie francuska Prowansja. Namiastki zapierającego dech widoku można doświadczyć w Brzuskach. Obok pola trudno przejść obojętnie, dlatego zainteresowaniem cieszą się tu sesje fotograficzne. Przyjechały tutaj panie z dziećmi malutkimi, a sesja służyła temu, żeby promować karmienie piersią. Więc naprawdę bardzo taki ciepły i uroczy element tego naszego tutaj życia w Brzuskach. To już drugie lawendowe spotkanie w Brzuskach. Państwo Żurowscy kwiaty wykorzystują na wiele sposobów. Gdy przychodzi pora ścinania, organizują Dzień Lawendy, by goście mogli nacieszyć oczy i poznać szerokie zastosowanie tych roślin. Uprawanie jest bardzo wymagająca, choć są chwile, gdy dodatkowych rąk do pracy potrzeba. W ubiegłym roku chcieliśmy z córką, całe córka i wnuczek, chcieliśmy to polec nożyczkami. Tylko nie było ono aż takie bujne. Zresztą pan Czesiu widział, nie, że nie było aż takie bujne. A w tym roku to jest aż dosłownie nie do wiary, że to się tak w ciągu 2 lat rozrosło. W tym roku odwiedzający mogli wziąć udział w konkursie na najładniejszy bukiet, skorzystać z fotobudki czy napić się herbaty ze znaną aktorką i artystką kabaretową Joanną Bartel. Dziadek za wojnę dostał virtuti, w rodzinie całej żadnych rozwodów, a na niedzielę ładniejsze buty i dzieci nigdy nie znały brzogłodu. I wy. Śpiewają kózki ze wsi Brzuski. Lawenda zwykle jest kojarzona z przemysłem kosmetycznym i perfumeryjnym, choć jej właściwości są naprawdę bogate. Woreczek lawendy zawieszony nad łóżkiem pomaga w zasypianiu, a kwiaty dodane do potraw pomagają w trawieniu. Napary potrafią złagodzić ból, inhalacje z użyciem lawendowego olejku zaś są pomocne w zwalczaniu infekcji.